A 2-4 nie widzę. O, widzę już. Tu jest 2-4. Mamo! O, masz Jennifera. No pięknie. I 2-4 to jest tu. Będziemy... Tu, pyk. No. Ale super niespodzianka. A teraz tu. No, to teraz tu. To otworzysz, jak przyjdziesz do domu, dobra? Co? No, te jajo. To jajo. I tego łosia. 2-3 tu, dobra? 2-3 i 2-4 u samej góry. Dobra, tu trochę urwałam. Może ci się tu uda szybciej otworzyć? Co, możesz to wytargać tak, całe wszystko. Bo już i tak rozwalamy. O proszę, brakowało drugiego brokatu. To wyciągnę zaraz. Zobacz jeszcze, co jest tu. No, tu otwieraj. Co to jest? Błyszczy jakiś wielki. Poczekaj, ja wyciągnę. Dobra, gdzie masz szalik? Idź poszukaj szalika, ja ci to wyciągam już. A, w mojej torebce jest szalik. Dobra, ubieramy się, chodź tu. Ja ci wyciągnę. Cześć, witajcie. Dzisiaj jest ostatni vlogmas u mnie. I powiem wam, że tak sobie myślałam, że często chodzę w tej koszulce, ale nie martwcie się, ja ją piorę. Wyciągam szyję, bo po coś chciałam sięgnąć. Aha, po kalendarz adwentowy chciałam sięgnąć. Właśnie. Otwieram już dzisiaj dwa ostatnie okienka. Właśnie zrobiłam sobie kawę, nie? A, widać ją z tyłu. Pomidory czekają na wskok do piekarnika. Bo robię teraz rybę po grecku i ona jest według przepisu... czy jestem ostra, wiecie? Ona jest według przepisu Magdy Gessler i ona tam wzbogaciła o jakieś takie śródzie jemnomorskie bardziej, warzywka. Ten swój przepis na rybę po grecku. Marynuje mi się tu ryba. Jakiś tam dorsz. Siedzi, no, a ja właśnie postanowiłam, że wypiję szybko w miarę kawę, bo jeszcze muszę zrobić ciasto. Okej, 23 i 24 są tu. Wiem, co będzie w 24, bo no, tak wnioskuję z tyłu opakowania. Także to jest aniołek. Zaraz wam pokażę z bliska, a 23. Czekoladka, co za niespodzianka, marcepan, okej, okay. I nie ma, wszystko zjedzone, a tu w herbacie mamy co, a tu mamy jeszcze 25, no dobra, zobaczmy 23, czarna herbata z cynamonem i licoris, nie wiem co to jest. Lukrecja? Licoris? Nie wiem, tak mi się kojarzy, ale jeszcze to może być. Christmas Eve. Biała herbata z trawą cytrynową, kakao, kokosem. Okej, to jest połączenie, które mi pasuje, ale to jest biała herbata. Ostatnio była czarna z podobnymi dodatkami. I na 25, czyli Boże Narodzenie. Organiczna, miętowa herbata z zieloną herbatą, z pomarańczą, z cynamonem i z wanilią. No, te, może tą sobie wypiję dziś. czekajcie, ale... Przy... Aha, okej. Okay. Okej, okay, właśnie, właśnie. Czyli takie miałam poczucie, że tej herbatki nie było, czyli wszystkie inne się powtórzyły, a ta właśnie teraz, o której wam mówiłam, którą mam ochotę sobie wypić, czyli mięta z zieloną herbatą, z cynamonem i
z roasted z pieczoną cykorią. Pieczony roasted to jest taki upieczony, tak? Ugrillowany, upieczony bardziej. I z wanilią. No ciekawe. Nawet przez opakowanie trochę czuć z pomarańczą, tą pomarańczę. Okej, okay, to później, bo na razie mam kawę i takie dwie czekoladki. Jak ja wam to pokażę? O, dobra, chyba tak nie. Chyba tak zrobimy. Taki aniołek. Aniołek będzie pewnie czekoladowy i pusty w środku, ale czekolada bardzo pyszna, więc okej. Okay. I teraz tak, chciałam wam jeszcze poopowiadać. Czekajcie, wrzucę sobie trochę cukru do kawy. Ponieważ dzisiejszy vlog to będzie gotowanie. To chciałam wam opowiedzieć, tak mnie ostatnio natchnęło. Przeglądałam jakieś tam komentarze, coś tam widziałam, jakiś stary komentarz, którego nie widziałam i tak sobie pomyślałam. Też ostatnio przewinął mi się taki filmik, że właśnie, że usuwanie komentarzy to jest takie trochę kontrowersyjne. W sensie, czy się powinno, czy się nie powinno. Czy ktoś usuwa, czy nie usuwa. I powiem wam, że ja jest taki rodzaj komentarzy, których tak totalnie nie toleruję i usuwam je od razu. Ja od razu je wywalam. I te komentarze takie dla mnie od razu do wywalenia to są różnego rodzaju piramidy finansowe. To się bardziej zdarza na tym moim drugim kanale. Po prostu nie cierpię, jak ktoś mi wrzuca link do piramidy finansowej. Na zasadzie, no to zawsze się zaczyna podobnie, chcę zarobić w internecie i tak dalej. To jest według mnie oszustwo, naciągactwo. No, coś karygodnego. I takie komentarze to po prostu wywalam od razu. I ja ogólnie nie bardzo chcę, bo tam można zrobić na YouTubie tak, że selekcjonujecie komentarze, które zawierają linki do tego, żeby je moderować. Z tym, że mi de facto nie przeszkadza, jak ktoś czasem coś zareklamuje swojego w moich komentarzach. To też się raczej zdarza na tym drugim kanale moim. To mi nie przeszkadza. Aczkolwiek jak mi się będą pojawiać właśnie takie piramidy finansowe albo coś takiego, to będę musiała zacząć moderować te komentarze, żeby one w ogóle nawet nie wskakiwały, czyli żeby wszystkie komentarze, które zawierają link, żebym musiała je zaakceptować. To jest pierwsza grupa. A druga grupa, której jak na razie nie wyrzucam, ale zastanawiam się, czy by nie wyrzucać, to są takie komentarze, które nic nie wnoszą na zasadzie, bo na przykład jak chodzi o hejtowanie, to mnie to za bardzo nie rusza. Ja też nie mam za dużo hejterów we vlogach, to w ogóle bardziej w tych takich filmikach tematycznych czasem coś się zdarza, w takich filmikach, które gromadzą ludzi różnych, po prostu związanym z danym tematem, a niekoniecznie, którzy chcą oglądać gdzieś tam te moje vlogi, więc bardziej tam, ale jakby one mnie nie dotykają, bo jeżeli ktoś mi mówi coś niemiłego, ale równocześnie jest to dla mnie zupełnie obca, totalnie anonimowa osoba, ani to nie jest autorytet w danej dziedzinie, to trudno, żebym się takimi rzeczami przejmowała. Myślę, że to by było dziwne, jakbym się tym przejmowała. Więc jakby takie rzeczy mnie nie ruszają i nie myślałam, żeby je usuwać. No chyba, żebym zobaczyła, że na przykład jeden taki komentarz zachęca innych do podobnych komentarzy i gdybym zobaczyła, że tak jakby lawina narasta, no to nie, to nie chciałabym mieć takiej fabryki hejterów u siebie w filmikach, wtedy bym wywalała, ale dopóki to jest takie sporadyczne, to nie zwracam na to uwagi. Natomiast jest jeden taki komentarz, coś w rodzaju
coś w rodzaju na przykład nie znasz się, albo nic nie wiesz na ten temat, albo coś co nic nie wnosi. To jest taki feedback, który wam nic nie mówi, bo nie wiecie, co się tej osobie konkretnie nie podoba, nie wiecie, z czym się konkretnie nie zgadza. Możecie przypuszczać, że ze wszystkim się nie zgadza, ale jeżeli w filmiku są rzeczy, z którymi no, by było trzeba być kosmitą, żeby się nie zgodzić czasem, no to wtedy wypadałoby wejść w polemikę z taką osobą, zapytać jej konkretnie ją, co myśli o tym, o tamtym. I to jest takie trochę wciąganie, ja się czuję trochę taka wciągana w dyskusję, która jest de facto stratą mojego czasu. No i te komentarze są takie podstępne dla mnie, bo nic mi nie dają, nic nikomu nie dają, bo ja uważam, że komentarze to jest takie fajne miejsce, gdzie na przykład ktoś może napisać: no słuchaj, u mnie się to jednak nie sprawdziło. I wtedy ludzie, którzy przeglądają te komentarze, mogą sobie pomyśleć: okej, czyli skoro jest ktoś, u kogo to się nie sprawdziło, to może się też u mnie nie sprawdzić. Wiecie, czerpiemy z tego jakąś tam wiedzę, wymieniamy się opiniami w tych komentarzach. Nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, nie wszystkie rzeczy, które mówię, że są dobre, mogą u wszystkich działać. No to jest dla mnie, no przykre, no ale tak jest. Ja sama czasem coś sobie kupuję, bo wiem, że u kogoś niby zadziałała, a u mnie jest kicha, no jest tak, ale właśnie do tego są komentarze, że możemy się w kulturalny sposób podzielić tym, że albo ja to robię tak, mam lepszy pomysł na coś, ja też się uczę z komentarzy, więc dla mnie komentarze są wartościowe. I w momencie, kiedy ktoś wybija takie niewartościowe rzeczy do tych komentarzy, no to tylko powoduje, że ten scroll jest dłuższy, no i więcej takich rzeczy bezsensownych trzeba przewijać, więc zastanawiam się, czy takich komentarzy właśnie, które totalnie nic nie wnoszą ani mi, ani wam, bo jeszcze na przykład jak ktoś napisze po chamsku, czy nie po chamsku, ale ktoś na przykład napisze, że tego się nie da słuchać, bo masz beznadziejne to, to ja przynajmniej wiem, że są jakieś kwestie techniczne, które mogę poprawić. Już kij z tym, że ktoś to wyraził niekulturalnie, ale wciąż mogę na tym skorzystać, bo ktoś jednak wyraził, powiedział, co mu się nie podoba, no i mogę z tego wyciągnąć jakieś lekcje. Natomiast takie rzeczy, że totalnie nic nie mogę z tego wyciągnąć, ani ja, ani nikt inny, kto wejdzie w te komentarze, no to jest trochę takie bez sensu. No a tak poza tym, to wszystkie komentarze bardzo lubię. No. Fajnie, lubię właśnie czytać komentarze, nie zawsze odpisuję szybko, ja nie jestem szybka, może to już zauważyliście, nie należę do błyskawic, ale tak, czytam wszystkie komentarze, lubię rozmawiać z wami, lubię właśnie, jak piszecie nawet właśnie, że coś wam się nie sprawdza, albo że coś u was nie działa, lubię też dopytać właśnie co, o co chodzi, no wiecie, też się uczę od was. Też czasami na przykład ja mam mój ukochany tusz do rzęs Avonu, prawda? I ostatnio ktoś o nim powiedział, że u niego nie działa i jest totalnie do bani. I wiecie co, i otworzyły mi się trochę oczy, bo tak do tej pory, niby to jest takie oczywiste, ale tak do tej pory myślałam, no że jak on może u kogoś nie działać, jak on jest taki genialny. No i jednak są ludzie, u których nie działa, no i tyle. Nie ma się co obrażać, nie? No tak jest. No nie jest to fajne, jakby wszystko u wszystkich fajnie działało, no ale wiadomo, każdy jest inny. No, tak. No i tak, dobrze, bo mi się bakłażan pali. Wrzucę pomidory. Rozplanuję sobie pracę z ciastem. I pokażę wam później, co dalej, na jakim jestem etapie pichcenia. No właśnie, tylko sobie muszę rozplanować, zobaczyć, co muszę zrobić. No także to za chwilę. Wiecie co, chciałam wam jeszcze opowiedzieć o tych czekoladkach, bo na przykład te moje czekoladki, czy to był Mikołaj, czy teraz Aniołek, to po rozpakowaniu one, jak widzicie, przedstawiają dalej tą postać. Są takie dopracowane. Bardzo mi się to podoba. Bo na przykład u Laury w kalendarzu no to jakby jest renifer, jest bałwan i tak dalej, ale w środku jest takie, wiecie, tylko takie coś, co równie dobrze może być królikiem i każdą inną postacią. I Laura na przykład jest rozczarowana, że odpakowuje to i nie ma oczu. Więc dla dzieci takie detale są ważne.
No, a moje czekoladki mają wszystko, co trzeba. Ale tak powiem wam, że jak już zaczęłam znowu gadać, to teraz jak wyrzucam te kalendarze, no to trochę mam takie wyrzuty sumienia, w sensie strasznie dużo śmieci narobiłyśmy tymi kalendarzami z Laurą. Nie wiem jak w przyszłym roku będzie. W ogóle opowiem wam o tych kalendarzach, bo tak, po pierwsze, kalendarz z herbatą się u mnie średnio sprawdził, bo na początku owszem piłam te herbaty, ale muszę przyznać, że owszem lubię czasem spróbować inne herbaty, ale tak naprawdę najbardziej lubię czarną herbatę z sokiem, więc on już kalendarza z herbatami raczej sobie nie kupię. Kalendarz z czekoladkami owszem, pyszny, świetny, ale powiem wam, ale jakby no to taki totalnie przepłacony kalendarz. Nie wiem, ile by kosztował w supermarkecie. Ja go zamówiłam przez internet, no totalnie przepłacony kalendarz. Nie wiem, może w przyszłym roku z tego skorzystam. Jest Chocoffee, albo są takie miejsca, gdzie możecie kupić czekoladki na sztuki. Przepraszam. I wtedy, żeby jakby mieć z tego jakąkolwiek niespodziankę, no to właśnie poprosiłabym kogoś, żeby mi kupił ileś tam tych czekoladek, wpakował w kalendarz albo z poprzedniego roku, albo bym przygotowała sama taki, wiecie, z papieru. Już nawet miałam w tym roku wam nakręcić, ale nie skończyłam go. Nie skończyłam tego kalendarza, ale właśnie tak, poprosiłabym kogoś, żeby mi wybrał jakieś czekoladki z takiego miejsca, które lubię, i to by była chyba taka najbardziej satysfakcjonująca opcja smakowo i finansowo. Jak chodzi o kalendarz z kosmetykami, ten Laury, on się Laurze podobał. No ona lubi takie rzeczy, nie maluje się na co dzień, nie wiem jak to powiedzieć. Ona lubi czasem się tym malować, ale to nie jest tak, że to jest jej ulubiona zabawka. Natomiast ona sobie sama ten kalendarz wybrała. Zastanawiam się, czy następnym razem nie kupiłabym jej jednak bardziej za jakąś lalką Barbie, z akcesoriami, nie wiem, ale ona w tym wieku wydaje mi się, że jest trochę jeszcze za mała na Barbie. Ma takie inne, mniejsze laleczki, czasami się nimi bawi, ale też one jej aż tak nie porywają, więc nie wiem, czy w ogóle lalka to jest dobry pomysł. Natomiast kalendarz z jakimiś takimi drobiazgami dla dzieci, spoko. Zawsze była zaciekawiona, co tam jest. I jedynie co, no to tam te rzeczy niektóre się jakby występowały parzyście. Cały ten kalendarz był trójkątny, no i taki jakby parzysty. Dla mnie to było mega przewidywalne, nie wiem, czy dla Laury też. I jak chodzi o kalendarz Kinder, to go też bym już nie kupowała. Dlatego, że no bardzo duża powtarzalność tam jest tych czekoladek. Owszem, ich było sporo, natomiast no wiecie co, jak już widziałam czasem, że Laura się nie cieszy z tych słodyczy, no to jest słabe, nie? To znaczy, że albo ona ma tego za dużo, albo nie smakują jej te czekoladki, co w ogóle jest dla mnie kosmosem. Ale no widziałam, że Laura nie... Owszem, cieszyła się, ale jakby znając ją, wiem, że to nie było dla niej takie wow. I czasami wręcz rozczarowanie, szczególnie te takie podłużne Kinder czekoladki, to jakby ich lubiła i te czekoladki najmniej jej się podobały. Najbardziej jej się podobały oczywiście stworki, czyli tam te renifery, bałwany, ale była rozczarowana, że nie mają oczu. No, poza tym w tym kalendarzu są dwie Kinder niespodzianki. Co jest w tej, co tam leży, Laura ją pewnie otworzy po południu, to się dopiero dowiemy. Natomiast poprzedni, wiecie, to też był jakiś taki pędzelek, to nie było nic związanego ze świętami. Uważam, że w kalendarzu adwentowym te Kinder jajka powinny być bardziej dobrane tak świątecznie. No, więc takie podsumowanie. Laura lubi takie cukierki, o nawet tu mam, bo pakowałam do domku właśnie. Laura lubi takie cukierki i wiem, że taki kalendarz gdzieś tam mi się przewinął i być może taki powinnam jej kupić, być może z tego by się bardziej cieszyła.
albo po prostu darować sobie słodycze, bo tak naprawdę to ja najbardziej lubię słodycze, więc no, więc takie podsumowanie. U mnie najlepiej się sprawdzają czekoladki, te czekoladki Lindt są dobre, natomiast no, trzeba się jakoś tak rozejrzeć, żeby ten kalendarz nie straszył ceną i nie był taki mocno przepłacony. Ale poza tym, no to bardzo fajny ten kalendarz mój był, smaczne rzeczy. No i tyle. Ciekawe, jakie wy mieliście wrażenia. W ogóle ten, mieliście kalendarze, otwieraliście kalendarze swoje? Ja tam jakby u dziewczyn, które oglądam na bieżąco, to wiem, co jest. Ja oglądam... Ja tak de facto, takie lifestyle'owe youtuberki oglądam dwie. Wpadam też na inne kanały, ale najbardziej mnie wciągnęła Szusz i to już od wielu lat. I to właściwie od tego się zaczęło, że kurczę, tak mi się spodobało. Jak nagrywa takie zwykłe rzeczy, strasznie mi się to dobrze ogląda. I w ogóle chyba ona mnie zainspirowała najbardziej do tego mojego lifestyle'owego kanału. A druga youtuberka to jest Różowa Szminka. I to jest w ogóle ciekawe, ponieważ właśnie ona skomentowała kiedyś właśnie mój film, zaprosiła mnie na swój kanał i tak powoli mnie tam wciągnęło po prostu. Właśnie bardzo lubię takie autentyczne vlogi. No i mam poczucie autentyczności właśnie u Szusz i właśnie u Różowej Szminki. Pewnie jest więcej dziewczyn, które mają autentyczne vlogi, natomiast te dwie dziewczyny mnie rzeczywiście wciągnęły, że zaczęłam tam od jakiegoś filmiku, później dobra, to zobaczę jeszcze jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden i tak już tam zaglądam teraz regularnie. Więc tak, zwykle właśnie jak ktoś mi pisze, że zaprasza mnie do siebie, to ja zazwyczaj zaglądam, tylko no różnie to jest, czasem mnie bardziej wciągnie, czasem mnie mniej wciągnie, nic na to nie poradzę. Też niestety jest tak, że im więcej nagrywacie, tym mniej oglądacie. No to jest niestety przykre, ale tak jest. No ja też mam teraz tyły w oglądaniu, ale pewnie... Nie wiem, czy przez święta, może po świętach, wiadomo, że święta to jest taki czas z rodziną. Ale może gdzieś tam wieczorem coś sobie obejrzę. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ja lubię. A święta są po to, żeby robić to, co się lubi, więc mam nadzieję, że sobie pooglądam. No, powiem wam, że ten gotuję. Odtwarzam przepis. O, czy tu widać wszystko? Magdy Gessler na rybę po grecku. I teraz tak mam tutaj umęczoną pietruszkę, marchewkę i seler. Tak się narobiłam przy tym tarciu, że aż zamarzyłam o takim robocie, który trze. Wypanierowanego dorsza w samej mące. A tu mi się aromatyzuje olej. No, a tam mam upieczone bakłażany. Nie wiem, czy nie za bardzo je upiekłam, ale miały być spalone, to są. Teraz się o tym przekonamy. Przygotowaną patelnię na warzywa i muszę, no najbardziej się boję smażenia ryby. Muszę to teraz zrobić. I mam nadzieję, że będzie pysznie. W piekarniku jeszcze mam pomidory, które już też są upieczone. No, nie jest najgorzej na razie. Pachnie super, więc jestem pozytywnie nastawiona. W ogóle jak chcecie obejrzeć kobietę, która się cieszy, że gotuje, to musicie wejść na ten profil Magdy Gessler. Normalnie ona się cieszy, że gotuje, że ludzie jedzą i że znowu będzie gotować. To jest dla mnie coś niesamowitego. No. Po prostu cieszy się, że to robi. I co mnie najbardziej zaskakuje, ostatnio oglądałam przepis, jak robi ciasto drożdżowe. To chyba był pierwszy odcinek, w którym ubrudziła sobie fartuch. Ma totalnie biały fartuch i czego by nie robiła, to jest czysta. Nie wiem, czy się przebiera, ale nie widziałam. Właśnie dopiero w ostatnim odcinku widziałam taki moment, że prysło na nią masło, ale to naprawdę już się postarała. Nie wiem. Jakoś tak... No, hipnotyzujące jest to, jak ona gotuje.
Ok, my tu gadu, a mi się za chwilę czosnek spali, więc do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, ryba po grecku w piekarniku i zabrałam się za ciasto. Chcę zrobić dwa ciasta. Jedno to jest z mojej wypieki czekoladowe, musowe ciasto gruszkowe. Bardzo lubię ten portal, tylko że tamte rzeczy są zwykle bardzo słodkie, więc uważajcie na ilość cukru, tu jest dużo czekolady. A drugie... leśny mech. To pewnie znacie. Nigdy tego ciasta też nie robiłam. Z tym, że chcę je zrobić z galaretką, żeby nie wyschło w lodówce, czy gdzieś tam będzie, gdzie będzie. Więc to jest plan na teraz. Najpierw zrobię brownie. Być może te masy to jutro rano już wykończę, żeby były jak najświeższe. Dzisiaj na pewno zrobię to zielone ciasto i brownie. Tu jeszcze gotuję gruszki. O, to są gruszki w syropie też do tego ciasta. Z przyprawami. Z cytryną, z cynamonem. Więc jak to się zagotuje, znaczy to już się zagotowało, jak zrobią się miękkie, to gruszki pójdą do ciasta, a kompot będzie pyszny do wypicia. Pachnie ekstra. Słuchajcie, to ciasto pachnie obłędnie, po prostu obłędnie. Jest migdałami, jest tu bardzo dużo kakao. Teraz tak dodaję, taką jakby mąkę migdałową, którą musiałam sama zrobić. Bo nie znalazłam w sklepie i jeszcze jeden składnik. Kurczę, mam nadzieję, że nie są za grube te migdały i że nie będzie klapy. Jeszcze jeden składnik, czyli czekolada. Słuchajcie, ja Wam życzę zdrowych, wesołych świąt, takich jak lubicie, żebyście się nie czuli spięci, zagonieni, zarobieni, żebyście czuli, że macie święta po prostu. Żeby wszystko Wam się udało, upiekło tak jak należy, żebyście odpoczęli, żeby Was brzuszki później nie bolały. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przesyłam buziaczki i ciepłe uściski.